Europoseł Marek Siwiec, dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu. To brzmi panu wszystko jak koniec Janukowycza? Trzecia nadzieja, pewnie ostatnia. Ja dokąd nie zobaczę, że to działa, to ja nie będę wierzył, że to jest dobre. Bo nie za bardzo pan wierzy w skuteczne porozumienie? Ja nie wierzę w obietnice. Ja nie wierzę, że tych obietnic było tyle. Oczywiście to jest wynegocjowane na wyższym szczeblu. Oszukać Niemcy, bo tam jest minister spraw zagranicznych Niemiec też. Polski minister też jest, chwała za to, był do niedawna francuski. Oszukać całą Europę już na poziomie państw, no to już jest, to znaczy, już jest uważa duża pan, gra. Że obecność ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec gwarantuje, że to porozumienie będzie bardziej poważne niż wszystkie dotychczasowe porozumienia? Łatwiej było oszukać komisarza Fille niż ministra spraw zagranicznych Niemiec. No i co może być w tym porozumieniu? Pospekulujmy. Będzie odejście Janukowycza? Nie. Będzie z grubsza to samo, co było już wcześniej zapisane, tylko inne podpisy, inne pieczątki. Pierwszy element to jest zaprzestanie zbrodni, bo to już dzisiaj nie jest przemoc, tylko mówimy o zbrodni. Drugi to jest powołanie rządu, jakiegoś rządu zaufania publicznego. Bardziej wierzę w rząd techniczny niż zgody narodowej, bo tamtej zgody jeszcze przez lata, kto wie, czy nie dziesiątki lat nie będzie. I trzeci element, takie ułożenie systemu władzy, konstytucji, relacji między rządem i prezydentem, aby zacząć zarządzać krajem oraz przystąpić do wyborów, które przemodelują układ władzy. A nie wierzy pan, że elementem tego porozumienia, a wręcz kluczowym elementem tego porozumienia będzie deklaracja Janukowycza, robimy przyspieszone wybory prezydenckie? Bo wielu politologów mówi, bez odejścia Janukowycza, to tam się sytuacja ale nie uspokoi. One mogą być przyspieszone. Normalnie powinny się odbyć za 12 miesięcy. Można je zrobić za pół roku. To jest element ważny, ale w moim przypadku nie decydujący. Ja bym chciał, żeby na Ukrainie odbyły się niestety teraz konieczne i w dziwnym trybie przyspieszone wybory parlamentarne, dlatego że ten potencjał Majdanu, ten ból, ta krzywda straszna, która się pojawia na grobach ofiar, ona się musi przełożyć na politykę. I to jest rzecz dziwna, że się rok po roku robi wybory, ale one muszą się odbyć, a my jako Europa musimy zagwarantować, że one będą transparentne. Ten system wyborczy na Ukrainie działa wbrew pozorom. Pan jutro wybiera się do Kijowa wybiera w roli żywej tarczy? Dla Majdanu? Nie chciałbym. Ja nie jestem rewolucjonistą. Nie chciałbym też w roli jakiejkolwiek tarczy. No ale sytuacja jest trochę rewolucyjna. Ale coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy, dlatego że my czujemy, że przyzwoitość wymaga, aby być wśród tych ludzi, wśród których byliśmy wielokrotnie, w mniej dramatycznych sytuacjach. Te zwłoki leżące wczoraj na bruku i wynoszone na drzwiach, na tarczach, to jest rysunek, który pasuje do jakiegoś straszliwego peryferia kraju afrykańskiego, a nie do środka Europy, do kraju, który niedawno temu miał się stowarzyszać z Unią Europejską. To są po prostu, ten świat musi odejść w nicość, a ludzie muszą, którzy do tego doprowadzić, muszą zostać ukarani. My jako parlamentarzyści możemy się w jakiś sposób do tego przyczynić i po to tam jedziemy. Uważa pan, że skończy się to tym, że Janukowycz stanie przed Trybunałem w Hadze? Nie wiem. Tego nie potrafię powiedzieć. Bardzo dużo będzie zależało od tego, kiedy Haga działa. Haga działa wtedy, gdy nie ma lokalnego systemu, który jest w stanie wskazać winny. Ja bym chciał, żeby ten ukraiński system, on się słabo wsławił niezależnością i skutecznością ostatnio, a odwrotnie pokazał, że jest dyspozycyjny, żeby on wydał coś z siebie, żeby wydał z siebie jakiś produkt. A potem zobaczymy. Niczego nie wykluczam. Ale rozumiem, że uważa pan, że to, co dzieje się dzisiaj w Kijowie, czy to działo się przez ostatnie godziny, dzieje się z rozkazu Janukowycza, za jego wiedzą i zgodą. Ale to trzeba udowodnić. Jeżeli mówimy o wyrokach, to trzeba to udowodnić. Niestety, żeby snajpera złapać za rękę, czego w ogóle złapać, a po drugie udowodnić, kto mu wystawił odpowiednie rozkazy. Ja jako człowiek, który tylko młodo wygląda, ale ma już swoje lata, zakładam, że demonstranci, nawet najlepiej zorganizowana piąta prawy sektor z piątego piętra budynku, który spłonął, nie są w stanie wystawić snajperów takiej ilości, tak profesjonalnie walących w skronie i w szyję ludzi, bo ci ludzie tak zostali zabici wczoraj. Fakt, że zostali również zabici milicjanci. Kto do nich strzelał? Nie wiem. Prowokacja? Wierzy pan w scenariusz rosyjskiej prowokacji? Jest miejsce dla prowokatorów, ale jest też miejsce
miejsce dla gniewu tego tłumu i nie wykluczam, że to jest przecież coś, co zagrzewa do boju ofiary po stronie milicji. Przecież wzięto do niewoli nawet kilkudziesięciu milicjantów tam wczoraj. No, to jest scenariusz wojny. To my dzisiaj powinniśmy właściwie mówić o siłach pokojowych, które tam są potrzebne, jeżeli ta przemoc nie zostanie zatrzymana. Uważa pan, że też taka jest ewentualność? Ja trochę mówię z przekąsem. Bo to jest jednak wojna wewnętrzna. Mówię z przekąsem, to jest wojna wewnętrzna. Rzadko zdarza się, żeby wojna wewnętrzną reagowało ONZ. Ale 100 osób dziennie to już nie jest konflikt uliczny, bo żeby zatłuc 100 osób, to trzeba się naprawdę napracować albo z pełnym planem do tych ludzi strzelać. A ma pan pewność, że jakiekolwiek porozumienie przekona Majdan? Nie, ja takiej pewności nie mam. Mało tego, ja się boję czegoś gorszego. Te podziały, które są w mentalności ludzi, które zostały utrwalone poprzez zbrodnię, która miała miejsce w ostatnich dniach, ich żadne porozumienie nie zlikwiduje. Oni mogą się wycofać, ale oni swojej mentalności, swojej oceny przeciwników nie zmienią. I powiem więcej, bardzo wielu ludzi po stronie Janukowicza uważa, że władza walczy z faszystami, bo jeżeli widzą tryzuby i znaki SS Galicjen na tych mundurach demonstrantów, to mówią tak, to są faszyści, władza słusznie z nimi walczy. I proszę mi teraz podać dobry przykład dobrego Steinmeiera i dobrego Sikorskiego, którzy potrafią jednym kwitem to wszystko po prostu zniwelować i doprowadzić do jednego stołu. Czyli to może być tak, że tutaj porozumienie nawet podpisane przez opozycję tę Kliczkowsko-Jaceniukowską, a Majdan swoje? Znaczy Majdan będzie stał i walczył? W hiszpańskim parlamencie spotkali się demokraci, socjaliści, którzy byli szykanowani przez kilkadziesiąt lat i mordowani we frankistowskich więzieniach z przedstawicielami partii, która ich mordowała. Świat zna takie przykłady, że w parlamencie siedzą ludzie, którzy po prostu się... ofiary i mordercy siedzą i razem robią coś pozytywnego. No więc nie to trzeba nawet szukać Hiszpanii, bo i w Polsce tak było po części. Wie pan, widzę jednak pewną różnicę, ale niech tak będzie. Niech tak będzie, jeżeli komuś to ułatwia. Więc ja nie tracę nadziei, natomiast jestem skrajnie nieufny. Ale uważa pan, że jest możliwe, że porozumienie porozumieniem, a Majdan ogłosi, my zostajemy do momentu, kiedy Janukowicz nie odejdzie ze stanowiska? Jeżeli Majdan zostanie, to pewnie zostanie w formie symbolicznej. Jeżeli ten konflikt w zasadniczej części, o której mówiliśmy na początku, przeniesie się do Rady Najwyższej, 400 metrów czy tam 500 metrów od Majdanu i coś się będzie działo do przodu w tej Radzie Najwyższej, to Majdan będzie miał znaczenie symboliczne, natomiast nie będzie miał znaczenia sprawczego i politycznego. Jeszcze jedna drobna rzecz, żeby do tych ludzi na Majdanie nie strzelano z dachów. Jeśli powiedzie się scenariusz optymistyczny, Polska i Polacy powinni szykować się do finansowego wsparcia Ukrainy? Myśmy wczoraj zaproponowali plan, który nazywamy Europa plus Ukraina. Każdy kraj z Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej powinien oddać 5% pieniędzy na nowy plan ożywienia gospodarczego Ukrainy, ale to musi być przekazane w ręce wiarygodnej, żeby to nie zostało zaprzepaszczone. Czyli sankcje na stole, czyli kij i marchewka w postaci tych 50 miliardów euro, które są realnymi pieniędzmi. Solidarnie państwa europejskie powinny te pieniądze pokazać Ukrainie. 50 miliardów w sumie, czyli z Polski koło 2-3 miliardów. To jest tyle dokładnie, ile każdy inny kraj, ale myśmy powinni być pierwsi, którzy to zadeklarujemy, tym bardziej, że dzieje się to w naszym interesie. Gdyby tam wybuchła wojna domowa, pamiętajmy, kończy się historia ze spokojnym polskim wschodnią granicą. Marek Siwiec, dziękuję bardzo. Dziękuję.